usług pana prezydenta miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w stołecznym książęcym Płocku. Tysiącletnia historia Płocka, a z drugiej strony nowoczesność i przyszłość w oparciu o przemysł, o chemię. Będą mieli Państwo okazję za chwilę zobaczyć i poznać, mam nadzieję. Przede wszystkim witam wszystkich przedstawicieli Polonii, którzy przy okazji kongresu odwiedzili, Płock. Witam także płockich przedsiębiorców, a są oni reprezentowani przede wszystkim także przez takie firmy jak PKN Orlen, Qualitas, Płocki Park Przemysłowy Technologiczny. Witam przedstawicieli Płockiej Loży Business Center Club, a także Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock. Witam w końcu organizatorów tej wizyty, Fundację Polonia z panem Zbigniewem Olszewskim na czele oraz Naczelną Organizację Techniczną Radę w Płocku, reprezentowaną przez dyrektora Waldemara Wyczykowskiego. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że udało się pomimo upału, pomimo trudów podróży dotrzeć dzisiaj do Płocka, ażeby, mam nadzieję, przekonać się, że Płock jest wyjątkowym miejscem na mapie naszego kraju. Przede wszystkim dlatego rzeczywiście, że to właśnie tutaj, w Płocku, swoją siedzibę ma największa w Europie Środkowej firma z branży petrochemicznej, rafineria PKN Orlen. Ale Płock to także, i o tym Państwo także przekonacie się, jedno z najpiękniej położonych nadwiślańskich miast o bogatej historii. To właśnie tutaj będziecie mieli Państwo okazję zobaczyć zabytkową dwunastowieczną bazylikę katedralną, w której znajduje się sarkofag, w którym dwóch władców Polski spoczywa, Władysław Herman i Władysław III Krzywousty. To właśnie także tu w Płocku mamy najstarszą szkołę średnią, liceum ogólnokształcącej imienia marszałka Stanisława Machowskiego. Szkołę, która w tej chwili jest remontowana nakładem środków unijnych, a także środków własnych miasta. To właśnie w Płocku mamy Muzeum Mazowieckie, które słynie ze zbiorów secesji. To właśnie w Płocku jest także Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie święta Faustyna doznała pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego. To wszystko właściwie tuż za oknem ratusza, nie licząc PKN Orlen, który jest troszeczkę dalej. Natomiast także w Płocku fantastyczny ogród zoologiczny, o czym być może mało kto wie, z wyjątkowymi eksponatami. Szanowni Państwo, ale najważniejszy element to oczywiście kwestie gospodarcze. Bardzo cieszę się, że to właśnie one do Płocka Państwa sprowadzają. Będziemy mieli okazję za chwilę wysłuchać, a zobaczyć prezentację kilku firm, które składają się na potencjał gospodarczy Płocka. Bo Płock z jednej strony to chemia, to wspominam już kilkakrotnie PKN Orlen, to także firma Pern Przyjaźń, która zajmuje się przesyłem ropy, to także jednak firmy z nieco innej branży, niekoniecznie chemicznej. To właśnie tutaj jest fabryka Levi Strauss, która produkuje znane na całym świecie spodnie, nie tylko spodnie. To nie gdzie indziej, ale właśnie w Płocku mamy firmę New Holland, dawniej fabryka maszyn żniwnych, która na cały świat produkuje kombajny, prasy, które służą rolnikom na całym świecie, nie tylko w Europie, ale na całym świecie. To właśnie w Płocku także ma swoją fabrykę dr Edgar Dekor akurat, czyli ten element dr Edgara, który produkuje głównie dodatki do ciast. A więc jeśli dodamy tego jeszcze Stocznię Rzeczną i naprawdę dużo przedsiębiorstw z różnych branż, nie tylko chemicznych, to okaże się, że potencjał gospodarczy Płocka naprawdę jest bardzo, bardzo duży. Ale o tym jeszcze będziemy, mam nadzieję, dzisiaj podczas tej konferencji mówili. Więc jeszcze raz dziękuję za przybycie do Płocka. Mam nadzieję, że znajdą Państwo czas, by poznać uroki naszego wyjątkowego miasta. Dziękuję. Szanowni Państwo, zwiedzanie miasta również zostało zaplanowane, także to wszystko, o czym mówił Pan Prezydent, naocznie będziecie mogli obejrzeć, prawie wszystko, bo na wszystko czasu nie wystarczy. A teraz poproszę o zabranie głosu Pana Zbigniewa Ludgera Olszewskiego, Prezesa Zarządu Fundacji Polonia.
Przedstawiam się Państwu. Ci, którzy mnie nie znają, reszta, co przyjechała, no to żeśmy sobie dwa dni opowiadali to wszystko. Tu jest gorszy reżim jak na naszej konferencji, chciałem nawet moim kolegom powiedzieć, bo myśmy tam 3, 5, 7 minut wyliczali i ja tu popatrzyłem, jest jeszcze gorzej. Krótko trzeba strasznie mówić. Zatem no, wy sami rozumiecie. Ja przepraszam, że ja takiej konwencji mówię, ale zasada tej konferencji jest taka, że rozmawiamy w kategoriach rodziny. Państwo przyjeżdżają do kraju, ja przepraszam za ten wstęp, przyjeżdżają do kraju. Nie, bo to co w telewizorze widzą, to przecież na całym świecie się ogląda. W gazecie też można przeczytać. Ale kontaktów międzyludzkich nie można ani telewizją, ani internetem, ani czymkolwiek zastąpić. I ta konferencja dlatego jest czyniona zawsze w konwencji jakby rodzinnej. Szybko się muszą wszyscy poznać, wszystko zaprzyjaźnić i łatwo z sobą rozmawiać. To jest niewiele godzin. Chodzi o to, żeby wynieśli wrażenie, że kraj jest otwarty, że jest możliwość współpracy. Mówię o pewnych generaliach do wszystkich państw. No ale teraz muszę w trzech zdaniach powiedzieć, bo widzę, że tu w czasie jesteśmy tak ustaleni. Panie prezydencie, ja się nie obrażam, broń Boże. Sam takie reżimy stosuję. Także tylko mi jest ciężko, jak ja siedzę mówić, ale trudno. Proszę Państwa, więc tak. Ja przed nim chciałem wielkie uznanie dla pana prezydenta, dla kierownictwa zarządu, dla władz Polska wyrazić za to, że się odważyli nas tu zaprosić. Dlaczego ja to mówię? To się wiąże z wysiłkiem organizacyjnym, logistycznym, to się wiąże z kosztami. A torujemy drogę, jesteście Państwo pionierami i na tym to polega sprawa. My torujemy drogę związkom bezpośrednio, tak jak ja to mówiłem do Państwa, tam gdzie to życie się przebiega w Polsce. Bo Warszawa to jest idea raczej, prawda? A tu jest konflikt codziennego dnia, tu są firmy, tu pracuje, tu się produkt wytwarza, stąd wychodzi siła albo słabość Rzeczypospolitej nas wszystkich, jako kraj, jako narody, jak to chce. Ale krótko mówiąc, bliżej życia. Państwo byli łaskawi taką możliwość tu stworzyć, zaprosić nas, chcę, żebyśmy z tego skorzystali. To jest pierwsza sprawa i dziękuję za to i nie własnym kolegom, myśmy uprzedzali. Chcę powiedzieć, że wiele osób nam wyjęto z naszego obecności. Tak się potoczyła konferencja, że udział wicepremiera planowany na otwarcie i inaugurację rozszerzył się na inaugurację. Na drugi dzień w ogóle przyszedł i szereg spotkań odbył. W tej chwili jeden z panów, którego chciałem tu koniecznie przywieźć, który miał prezentację w Miami, nowym rozwiązaniu gospodarczym na skalę światową. Tam jest i dużo Polaków i w ogóle tam są nasze interesy. Tak. Bo globalna jest gospodarka i te przepływy idą w ten sposób. No, w tej chwili akurat jest na spotkaniu z wicepremierem od rana, potem w MSZ-cie. No, zaczyna się budzić administracja państwa do tego, żeby jakoś bliżej się związać z tym ogromnym potencjałem. Ten potencjał to są setki tysięcy w świecie, wszędzie firm o rodowodzie polskim. To jest elita społeczna, dlatego że ona pojechała w inne miejsce, zakorzeniła się, zatrudniła innych ludzi. To jest duża sztuka, ta umiejętność, na to się wiele czynników składa. Myśmy jesteśmy dumni z tego faktu, że on istnieje. Według MSZ-u jest to 20 milionów w ogóle ludzi, które wjechało w różnych okresach, w różnych fazach, w różnej motywacji, ale ja mówię o środowiskach gospodarczych Polonii. Nie bez względu na to, kiedy wyjechali. A tych średnich i mniejszych firm, które tworzą większość dochodu narodowego na świecie dzisiaj i w Polsce też zresztą. To jest przecież ta olbrzymia potęga i nasza ogromna szansa, żeby się zbliżyli. Panie prezydencie, powtarzam jeszcze raz, bardzo dziękuję, że Państwo to zaprosili i że tu jesteśmy razem. My to próbujemy robić jako Fundacja Polonia już poprzednio. Byliśmy w województwie kujawsko-pomorskim, w którym jesteśmy nieco zaprzyjaźnieni, nawet do Wałbrzycha, kiedyś jechaliśmy. Nie są to łatwe sprawy. Ten pan, co tu siedział dzisiaj, musiał odlecieć nagle do Genewy, dr Hubert Wilman, zresztą człowiek, który nam towarzyszy od początku, był jednym z założycieli fundacji. Na rynkach międzynarodowych wczoraj tą kwestię reprezentował, której tu jest temat, nie wczoraj, przedwczoraj. Na początku naszej konferencji uważaliśmy, że warto ten temat na początku dać, proszę wybaczyć. Ale są jeszcze inni koledzy, którym chciałbym, pan moderuje, prawda, pan kieruje, jeśli można, tak żebyś ja mógł ze dwie, trzy osoby tutaj, żeby mogły zabrać głos.
też one nie są przygotowane tak na papierze, ale mi chodzi żywo powiedzieli o swoich wrażeniach, dobrze? Poproszę mnie. Właśnie ono mi chodzi wyznać, dobrze? Państwo rozumieją mnie, prawda? Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, tak jak pan profesor Szewski powiedział, pana doktora Wilma.